kochani, witam was bardzo gorąco w drugiej części ulubieńców z 2019. No i dzisiaj przychodzę do was z ulubieńcami do ciała, że tak to nazwę. Słuchajcie, w tą kategorię dla mnie osobiście wchodzą produkty do dłoni, produkty do stóp, produkty do samego ciała, do depilacji, ale także zapachy. Więc trochę tego tutaj wyszukałam. O dziwo, nie ma tego, nie wiadomo jak dużo. Nie ma żeli pod prysznic, dlatego no, że żel to po prostu żel i tyle, tak? Bywały żele, które mnie niesamowicie zachwyciły, jeżeli chodzi o walory zapachowe, no ale nie pozostaje to do zmienienia, że to w dalszym ciągu jest tylko żel i tak naprawdę mam je po prostu umyć i tyle. Dobra, przechodzimy i zacznę od produktów do pielęgnacji okolic tutaj pod pachami, czyli po prostu do dezodorantów i antyperspirantów, że tak to nazwę. I mam wam do pokazania dwa, dlatego że to są po prostu dwa produkty, które w tym roku najczęściej, czy w minionym roku najczęściej używałam. Na początku używałam Fenial Intensive Creme Deo Roll-On, antytranspirant bez alkoholu. Prezentuje się tak, o, jest dostępny w niemieckim Rossmanie. Czy jest dostępny w DM-ie? Nigdy nie zwróciłam uwagi, wydaje mi się, że nie. A drugi to jest ten, który teraz, powiedzmy w ostatnich miesiącach, najczęściej używałam przez ostatnie pół roku. Jest to Mum 0% perfum, 48 godzin plus protection, antyperspirant, zero alkoholu. Prezentuje się on tak i powiem wam, że on na przykład nie jest dostępny w DM-ie. W DM-ie go nigdy jeszcze nie widziałam, zawsze kupuję oba w Rossmanie. Oba chronią mnie bardzo dobrze. Chronią w sensie nie, że się nie pocę, tylko że owszem i pocę się, bo to jest naturalny proces, ale nie wytwarzam nieprzyjemnego zapachu, o tak to może nazwę. Także jeżeli macie tak samo jak ja problemy z potliwością, to te dwa produkty mogę wam bardzo gorąco polecić. No ale oprócz tego, dodatkowo jakby używam też dezodorantów aerozolu, no i tutaj chyba nikogo nie zdziwi, to są moi dwaj ulubieńcy, czyli Dove Original, zwykła ta niebieska z niebieską nakrętką, a drugi jest niestety limitowaną edycją pojawiającą się tylko powiedzmy z końcem jesieni i zimą, także niedługo zostanie już pewnie znowu wyjęta, dlatego że ostatnio już nie mogłam gdzieś tam dostać, chyba w DM-ie jakimś. Jak mówię, jest to limitowana edycja Vintacare. Oba są bezalkoholowe. Ten ma taki tradycyjny, czysty zapach DAF, a jeżeli o tego chodzi, bardzo taki pudrowy zapach. Także jak mówię, połączenie tych produktów sprawia, że czuję się komfortowo naprawdę przez calusieńki dzień. Jak mówię, owszem, pocę się, ale nie wydzielam nieprzyjemnego zapachu. Przejdźmy do dłoni, bo jeżeli chodzi o dłonie, to mam wam do pokazania tylko i wyłącznie jeden produkt polskiej marki. Eveline Cosmetics Argan i Vanilla Professional, luksusowy krem serum do rąk i paznokci. Prezentuje się tak, o, znacie ten krem z mojego kanału na pewno, za co ja ten krem lubię, nie za to, że on jakoś świetnie nawilża, bo tego nie robi, tylko za to, że ma przepiękny zapach, który bardzo długo utrzymuje się na tych dłoniach i ja ten zapach ubóstwiam. Wiem, że o tym zapachu jest też balsam do ciała, bo kiedyś miałam, muszę sobie zakupić, ale powiem wam, że balsam do ciała nie utrzymywał się ten zapach tak długo, jak właśnie w tym kremie. Przejdźmy do stóp, tutaj także mam wam do pokazania tylko i wyłącznie dwa produkty. Pierwszy jest Okafis for Healthy Feet i jest to taki o krem do stóp. Ja swoje stopy strasznie po macoszemu traktuję i nienawidzę ich kremować, natomiast
no od czasu do czasu, jak już czuję, że naprawdę jest taka potrzeba, to sięgam po ten krem, który niestety jest drogi, bo pojemność ilu? 85 gram czy 85 ml kosztuje 10 euro. To jest naprawdę najdroższy krem do stóp, jaki kiedykolwiek posiadałam, ale on jest też na pękającą skórę na stopach, bardzo przesuszoną i mówię Wam, że rewelacyjnie nawilża i nie tylko tak, że nawilży Wam i jak rano pójdziecie, czy tam wieczorem pójdziecie się myć, w sumie to rano, pójdziecie się myć, to spłynie z falą wody do spływu i nic już więcej nie czujecie, jak ja to właśnie często po innych kremach do stóp miałam, nie. Tutaj naprawdę czujecie to działanie dalej. Także bardzo gorąco mogę Wam polecić. No a jeżeli chodzi o okres letni, no to ja często biegam w cichobiegach, bez skarpetek i wiadomo, że jak jest gorąco, to nawet osoba, która nie ma problemu z potliwością stóp, będą się te stopy pocić. I w tym celu używam zawsze dezodorantu zarówno do butów, jak i do stóp. I tutaj mam ulubieńca z Balei. Nie zawiera aluminium i ma zapach olejka miętowego i ekstrakt z zielonej herbaty. To jest malutka buteleczka, bo zaledwie 150 ml, no ale ja uwielbiam, przepięknie pachnie i faktycznie pozwala tym stopom na odetchnienie i na orzeźwienie. Co my mamy dalej? Mamy też depilację, słuchajcie, i tutaj mam także tylko dwa produkty, a mianowicie pierwszy to są jednorazowe maszynki do golenia, które ja używam od lat i je najbardziej lubię. Żadne inne nie sprawdzały się u mnie tak dobrze jak te, a mowa tutaj o Wilkinson's World Extreme 3 Beauty Sensitive. To jest akuratnie wersja kobieca, ale wersja męska też jest dobra. Od opakowania do opakowania, wiecie, ilość tych maszynek różni się. Tutaj miałam na przykład 8 sztuk, normalnie jest, nie wiem, 5 sztuk i już Wam pokazuję, jak one wyglądają, prezentują się tak. O, ile mają ostrzy? Ja nigdy nie zwróciłam, słuchajcie, ile uwagi, ile one mają ostrzy. 3 ostrza, mają 3 ostrza. I naprawdę są rewelacyjne, mogę Wam bardzo gorąco polecić, jeżeli na przykład macie właśnie problem, podobnie jak ja, na tle hormonalnym, że macie dość twarde owłosienia, nazwijmy to tak. Bardzo, bardzo dobre są te maszynki. One naprawdę się u Was wtedy sprawdzą. Natomiast jeżeli chodzi o łydki, słuchajcie, ja łydek nie golę. Do łydek używam zawsze tylko i wyłącznie kremu do depilacji. Tutaj najchętniej i najczęściej sięgam po ten z Isany Sensitive z rumiankiem i olejkiem z Morelli. Prezentuje się tak, o może. I w środku rzeczywiście macie tubkę. Mi taka tubka wystarczy na dwa użycia. Jest 100 ml i do tego macie szpatułkę. I naprawdę, słuchajcie, ja to robię mniej więcej raz w miesiącu i potem mam przez miesiąc spokój. Także mogę Wam bardzo gorąco polecić. Coś mi tutaj Miluś się kręci, więc za wszelakie dźwięki musicie mi wybaczyć, bardzo Was przepraszam. Jeżeli chodzi o peelingi do ciała, słuchajcie, to mam także dwa do pokazania. A mianowicie pierwszy jest dostępny stacjonarnie w Rossmanie i jest to Altera Body Peeling Bio Coffee, czyli Bio Kawa. Jest to peeling, słuchajcie, wegański, marka naturalna oczywiście. Produkt ma 200 ml, jest niesamowicie wydajny. I słuchajcie, powiem Wam, że jak się go za dużo nałoży, bo ja już tak raz miałam na samym początku, jak pierwszy raz taki peeling, ten peeling używałam, jeżeli go za dużo nałożycie, to ciężko go potem zmyć ze skóry, naprawdę. On bardzo mocno się tej skóry trzyma, przepięknie peelinguje, nie jest drogi, jest wydajny, naprawdę jest super, bardzo gorąco mogę Wam polecić. No a to chyba nie powinno nikogo zdziwić. Drugi peeling to jest peeling marki Organic Shop.
Powiem Wam, że ogółem lubię wszystkie zapachy, miałam już różne, różniste, jeszcze nie wszystkie, jeszcze dwóch czy trzech nie przetestowałam, ale nic straconego, na pewno przetestuję jeszcze. Natomiast najbardziej, jakby moim takim faworytem, który najbardziej mi podpasował, to także właśnie wersja kawowa, ponieważ to nie pachnie taką czystą kawą, tylko bardziej właśnie kawą z mlekiem. Ja osobiście jestem osobą, która nie pije kawy, nie lubię kawy i takiego typowego, prawdziwego zapachu czarnej kawy też nie za bardzo lubię. Jeżeli jest już taka kawa z mlekiem, to tak. No i co? Słuchajcie, przedostatnia jakby sekcja to są produkty typowo do ciała, czyli kremy plus olejek z hip. Słuchajcie, większość osób używa, jeżeli używają olejki, to bardziej na zimę, bo olejek kojarzy się z czymś tłustym, z czymś mocno nawilżającym. Ja natomiast należę do osób, które jeżeli sięgają po olejek, to z reguły sięgają po niego właśnie na wiosnę, lato, kiedy jest gorąco, kiedy nie mogę nałożyć balsamu na skórę, bo wszystko by ze mnie spłynęło. To dla mnie taki olejek jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Na wilgotną skórę wmasować, potem delikatnie osuszyć ręcznikiem. Skóra jest nawilżona, nie jest tłusta. Broń Boże, nie jest tłusta, jest nawilżona i dzięki temu no jest, chroni się po prostu, tak? Jeżeli chodzi o balsam w tubce, to zdecydowanie od lat mój wielki ulubieniec, czyli olejkowo-kremowy body lotion do ciała z Balei, z 40% zawartością olejku w sobie i on pachnie olejkiem migdałowym i orzechem marula. To jest produkt, który jest limitowany tylko na okres jesienno-zimowy. Już późną zimą zostaje wycofany ze sprzedaży, bardzo dobrze nawilża skórę, ale z racji tego, że ma w sobie dużą zawartość olejków, to rzeczywiście pozostawia na skórze taki ochronny film. Mi to nie przeszkadza, ja to bardzo lubię, ale są osoby, którym to przeszkadza, więc jeżeli tego nie lubicie, to Wam nie mogę polecić. Dla osób, które lubią czuć taką ochronę, że ta skóra nie jest, wiecie, jak kreda, że jak przejedziecie paznokciem, to ona znowu cała się tu odbija, to bardzo gorąco mogę Wam polecić. I ostatni produkt z tej kategorii, można powiedzieć, bo potem zostają nam tylko i wyłącznie jeszcze zapachy, i to jest najdroższy produkt, a mianowicie masełko do ciała z Ritualsa. Akurat nie ja najbardziej upodobałam sobie wersję The Ritual of Sakura. Może nie jest to najtańsze, bo kosztuje chyba coś koło 15 euro. Albo 17, 18, nie wiem, coś w ten deseń. No nie jest to najtańszy produkt, ale jest wydajny, przepięknie nawilża i pielęgnuje skórę. No coś fantastycznego, także jego mogę Wam bardzo gorąco polecić. Może niekoniecznie tą wersję zapachową, wiecie, tych wersji zapachowych jest tam dużo. Możecie się rozejrzeć, powąchać, popróbować i tak dalej. A nóż, widelec, coś Wam wpadnie w dłonie, co Wam się spodoba. I zostały nam na koniec zapachy. Powiem Wam, że większość zapachów, które tutaj mam, to są zapachy wysokopółkowe, są zapachy drogie, ale mam też zapach, który jest typowo drogeryjny i który ja kupuję namiętnie i myślę, że już jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to już wiecie, o czym mówię, a mianowicie jest to zapach marki Larif, nazywa się Miss Dream, prezentuje się tak, o, to jest zapach, słuchajcie, który jest ostry, intensywny, ale słodki. Ja uważam, że przypomina mi on perfumy z Diora Addict, ale wiem, że któraś z Was mi kiedyś napisała, że to jest odpowiednik tani perfum jakiś z Karoliny Herrery. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, tamtych nie niuchałam. Może gdybym się zainteresowała i niuchnęła, może byłabym w stanie powiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. W każdym bądź razie
zauważyłam ostatnio, że te zapachy z La Riff, ich jest mnóstwo i że one podrożały, bo kiedyś kupowałam je za 5 euro, teraz już w międzyczasie kosztują 7 euro. Nie zmienia to faktu, że używam na co dzień na takie, wiecie, wyjście do sklepu, czy wyjście z Milanem, no takie, wiecie, o, na shopping, coś takiego. Natomiast ja postaram się znaleźć, słuchajcie, wszystkie opisy, jak te perfumy, z czego się składają, jakie są nuty i jak pachną, i wsadzę Wam w infobox na dole. Kolejny zapach, który mam, drugie albo trzecie opakowanie, jest to Balmain i Ecstatic, tak się nazywa. To są także, słuchajcie, ostre perfumy, bardzo długo utrzymujące się. Ja tutaj mam wersję 40 ml. Opakowanie według mnie bardzo, bardzo ładne, poręczne. Mam jedno takie samo jeszcze w aucie. Także mogę Wam polecić. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy zapach, który też już raz zużyłam, tylko w wersji bodajże 50 ml. Tu mam 30 ml, czyli Just Cavalli Just. Nie dość, że buteleczka jest bardzo ładna, to bardzo przyjemny jest ten zapach. I powiem Wam, że ja jak go na przykład latem od czasu do czasu się psiknęłam, znaczy latem, no już późnym latem, to nawet na stacji benzynowej pani zapytała się, czym pachnę, bo bardzo się jej podobał ten zapach. Kolejny zapach, który jak się kończy, kupuję, jak się kończy, kupuję i tak już od lat, od kupy lat, czyli jest to kaszmir od Chopard. Tu mam akuratnie wersję 100 ml, zawsze czekam, jak one są w promocji, bo wtedy za wersję 100 ml, słuchajcie, płacę 30 euro, a nie tak jak one kosztują, potrafią kosztować do 80 euro, gdzie nie gdzie. I to także, nie jest zapach dla każdego, to nie jest zapach dla nastolatek, zdecydowanie nie. Według mnie to jest nawet zapach dla starszych kobiet, takich już wiecie, dorosłych, tak? Bo on ma sobie taką dziwną nutę, która właśnie kojarzy się ze starszymi kobietami. Nie babciami, ale starszymi już kobietami. No, dokładnie tak, ale uwielbiam i także jak jego mam na sobie, bardzo dużo komplementów dostaję. I ostatnie trzy zapachy. Pierwszy, który się skończył, ale opakowanie jest tak piękne, że je zatrzymałam. Mowa tutaj o Marc Jacobs Decadence, czyli tej takiej torebeczce. Ja tu miałam wersję bodajże też 100 ml, która była kilka lat temu naprawdę jak wyszła, bo one jak wyszły, ja je wtedy zaraz kupiłam. Bardzo droga, ale zapach jest przepiękny. Aczkolwiek ten ma z kolei w sobie, jest ciężki, ale ma z kolei w sobie coś takiego, można powiedzieć, orzeźwiającego. Kolejny zapach, jest to Thierry Mugler Aura. I to jest pojemność 90 ml akuratnie, takie w formie takiego serca. I to jest, słuchajcie, także zapach intensywny. Ja bardzo lubię takie intensywne, orientalne. I on także ma coś w sobie, słuchajcie, takiego orzeźwiającego. No i ostatni zapach, którego kupuję, słuchajcie, mniej więcej od 14 lat. Zawsze, pomimo że jest drogi, on non-stop drożeje. A mowa właśnie tutaj o perfumach Christian Dior, Dior Edict. Tak się nazywają. Ja pamiętam, tutaj jest teraz ściągana nakrętka, tak? Ale ja pamiętam, jak kiedyś ta nakrętka tak się po prostu psikało. Przeszłam kilka zmian opakowania, bodajże nawet trzy, przez te 14 lat. I to jest zdecydowanie zapach, z którym bardzo dużo osób mnie kojarzy, także na przykład Maja, między innymi. Uwielbiam, ubóstwiam i gdyby to cholerstwo nie kosztowało w 90 ml wersji, nie 100, a kiedyś było 90. Gdyby to cholerstwo nie kosztowało w wersji 100 ml, 100 chyba 35 euro, to częściej bym się nim psikała, a tak taka buteleczka trzyma u mnie jakieś 3-4 lata. Potem stwierdzam, że dobra, czas najwyższy to wykończyć.
i używam naprawdę tylko na specjalne okazje. Moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nic nie pominęłam. Być może znaleźliście tutaj coś dla siebie, co Wam się spodobało. Sorry za to, że światło się non-stop zmienia, no ale kręcę przy świetle dziennym. Przed chwilą jeszcze było słońce i niebieskie niebo, teraz już zaszło chmurami i wygląda, jakby miało lunąć. No cóż, niby mamy zimę, jesienna pogoda. Ciekawa jestem, czy śnieg jeszcze spadnie. Zobaczymy. Dobra, ja się teraz z Wami żegnam i co? Do zobaczenia. Pa, pa!